Upiór w eterze. Waldemar Malicki Show. Dzień dobry Państwu. Czasami, kiedy jestem bardzo zmęczony po wielu koncertach albo audycjach radiowych, które nie kosztują dużo pracy, to no potrzebuję jakichś wakacji, i wtedy na przykład no zdarza się, że spotykam mojego znajomego, któremu mówię, że wyjeżdżam na wakacje. Znajomy pyta, a dokąd Pan jedzie? Ja mówię na przykład, że na Curaçao. A znajomy mówi, po co jechać na Curaçao, kiedy można jechać do Włoch? I cokolwiek nie powiem, zawsze mówi to samo mniej więcej. I ja się z nim tak naprawdę zgadzam, ponieważ Italia oferuje taką gamę doznań, że w zasadzie ona jest nieskończona i nigdy nas nie znudzi. No i wyobraźmy sobie, że z tego nie jedziemy na Curaçao, tylko jedziemy do, do Włoch i wybieramy sobie na przykład północne Włochy, żeby nie było zbyt daleko. Niech to będzie... Genua. Oczywiście może być każde inne miasto, ale niech będzie Genua. Ruszamy tam z Polski, żeby nie było tak, że gdzieśkolwiek może być bliżej, no to ruszajmy na przykład z Gołdapi. Trasa Gołdap-Genua, 2000 km, 20 godzin, jesteśmy na miejscu, ale stwierdzamy, że przez miasto idzie ogromna autostrada, która zabiera nam całą przyjemność, więc opuszczamy Genuę. Jedziemy sobie dalej na, na wschód, czy też południowy wschód, mijamy Rapallo, mijamy Portofino, mijamy Cinque Terre, gdzie jest mnóstwo turystów, więc uciekamy tym szybciej do la Pecci, gdzie nie ma żadnego turysty, ale też i nie ma nic do zobaczenia specjalnie. No i jedziemy w końcu do Torre del Lago. To jest miejscowość, w której hmm, kupił sobie dom włoski kompozytor znany państwu doskonale, czyli Giacomo Puccini. Puccini był jak wszyscy wiemy mistrzem formy operowej. A więc muzyka lirika, pisał śpiew, pisał po to, żeby to było najbardziej śpiewne, najlepsze do śpiewania, najbardziej wzruszające poprzez ów śpiew. Ale napisał też pewne utwory na fortepian, w tym również na przykład taką małą kompozycję, bardzo wczesną, ona się nazywa Piccolo Walzer", czyli taki mały walczyk, brzmi mniej więcej tak. Pewnie, pewno Państwo jej nie znacie, bo to nie jest znana, znana kompozycja Puczniego, ale ja ją zagrałem, żeby pokazać, że, że pisał również utwory Anna Fortepian. No i, i kiedy już się wykształcił jako, jako kompozytor, jako, jako pianista, powiedzmy trochę. No, zaczął komponować pierwsze opery. Pierwsza opera nazywa się Le Villi, czyli rusałki. Tak można, można by to przetłumaczyć. I już w zasadzie by, była sukcesem. Była sukcesem i, i poszedł za ciosem i napisał kolejną operę, która nosi tytuł Edgar, i ta opera nie była sukcesem. Ta opera akurat się nie podobała, i to Puccini'ego niego z jednej strony troszeczkę zmartwiło, bo no. Klęska, klapa, niepowodzenie to jest zawsze, zawsze wielka przykrość dla jakiegokolwiek twórcy, ale przede wszystkim zorientował się, że owo niepowodzenie w znacznym stopniu zawdzięczał e, librettu. Czyli od tej pory zwracał bardzo dokładną uwagę y, na, na to, co libreciści y, tworzyli dla niego. No I y, y, to było istotne, ponieważ od tej pory jego libretta były znacznie lepsze. Kolejna opera to, było, to była Manon Lescaux. cioè Kolejna opera niezwykle tragiczna, niezwykle wzruszająca, a tam nad librettem pracowało aż pięciu librecistów i potem Puccini sobie skompilował z tego wszystkiego libretto, które użył. No i, i opera była ogromnym sukcesem. Takim sukcesem, że wydana przez Ricordiego, to jest wydawnictwo, które we Włoszech jest, powiedziałbym, no, no częścią najważniejszą, albo jedną z najistotniejszych części, że tak powiem, organizacyjnej kultury muzycznej, tak to można by nazwać, edycji Ricordi, które, które które wydało no, przez ponad 100 lat ogromną ilość wybitnych włoskich kompozycji. Otóż to ta opera i to, że można ją było wystawiać na całym świecie, przyniosła Pucciniemu mnóstwo, że tak powiem, dochodów. Był bogatym człowiekiem od tego momentu i kupił sobie ów dom w Torre del Lago. To jest miejscowość. Mała, położona obok miasta, które nazywa się Lukka, które być może Państwo znają, ponieważ z Lucca bardzo blisko jest do Pizy, do, do Florencji. No, w każdym razie Toskania to stoi otworem i, i, i reszty nie muszę mówić, wszyscy wiemy o co chodzi. Ale y, w, tam, właśnie w Lutce, urodził się y, i Puccini i wszyscy jego y, poprzednicy: ojciec, dziad, pradziad i prapradziad. I co ciekawe, wszyscy oni byli y, muzykami. Dlatego warto zaprezentować przykłady ich kompozycji, ponieważ prapradziad no to jest początek XVIII wieku, czyli jeszcze kompozytor w zasadzie barokowy, a już miał na imię Giacomo, tak jak, jak jego praprawnuk później. I wydaje mi się, że to może być interesujące porównanie w jednej rodzinie tych zmian, zmian stylów. Już ojciec Pucciniego wyraźnie sugeruje twoją twórczością przynależność do włoskiego romantyzmu, jeżeli coś takiego w ogóle istniało. No ale w każdym razie Puccini rozwija swoją karierę, jego, jego opery stają się przebojami. Największa to oczywiście La bohème, która powiedziałbym w jej muzyce jest taki pewien. No, pewien rozkoszny czar, który znajdujemy później w zasadzie chyba w muzyce filmowej. Ja bym powiedział, że to, to podobieństwo jest y, coraz silniej wyczuwalne, zwłaszcza jak się tej muzyki filmowej coraz więcej słucha, słucha się coraz więcej, bo mam wrażenie, że muzykę filmową nie pisze się do, nie pisze się do filmów, tylko dla koncertów, które później po tych filmach występują. No i y, y, y w zasadzie. Y, te melodie, które Puccini pisze, ponieważ one są do śpiewania, więc są po prostu niezwykle melodyjne. Zaczynają inspirować różnych innych wykonawców, niewokalistów, wokali, nie czyli instrumentalistów. I powstają wspaniałe transkrypcje na fortepian. Chociaż wydawałoby się, że muzyka wokalna na fortepianie może być troszeczkę jak gdyby wbrew sobie, bo ma dźwięk krótki, ale pianiści mają swoje sposoby, żeby ten dźwięk wydłużyć, a aranżerzy również, żeby spowodować e, stworzenie takiej e, faktury fortepianowej, która w zasadzie uzasadni istnienie we, wokalnej melodii w tej, w tej fakturze. Puccini e, w zasadzie rozwija e, język e, romantyków, wychodząc poza tonalność i buduje najróżniejsze, e, e, używa w celu różnych elementów, na przykład skali całotonowej. Skala całotonowa u Debisiego służy do tworzenia a stworzenia plam dźwiękowych, do, do nie wiem, odmalowywania obrazu morza, czy piasku, czy wiatru, a opuści niego grozy. I ta groza powstaje nie tak jak kulista przez akord zmniejszony, tylko przez akord zwiększony. I to często występuje w jego operach takich jak na przykład Turandot czy Tragedia Giaponese, czyli Madame Butterfly. No i e, trzeba przyznać, że korzysta również ze wszystkich możliwych zdobyczy Wagnera, czyli jest, jest leitmotiv przypisany do każdej postaci. No w każdym razie, Puccini staje się człowiekiem sukcesu, i kiedy już jest naprawdę bardzo bogaty, ma przynajmniej odłożone 4 miliony dolarów 100 lat temu, no to niestety staje się ofiarą wypadku, umiera i, i nie dokańcza swojej ostatniej opery, czyli Turandot, która została dokończona przez innego kompozytora, ale na, pierwszym jej, na premierze, na pierwszym jej wykonaniu zagrano tylko do ostatniej nuty, którą napisał Puccini. Zapraszam Państwa na spotkanie z tym niezwykłym, niezwykle melodyjnym śpiewem oraz transkrypcjami na różne instrumenty, nie tylko fortepian, ale również e, no tak sobie zażartowałem na trąbkę i kontrabas. Zobaczymy, jak puczcini brzmi na instrumentach. Zapraszam serdecznie, Waldemar Malicki.